Nazywam się Barbara Różka. Jesteśmy w Galerii Sztuki w Oliwie, gdzie została zorganizowana wystawa mojego malarstwa. Malarstwem zajmuję się wprawdzie od dawna, ale nie zawsze tak było, bo z wykształcenia jestem grafikiem. Grafika nauczyła mnie, studia graficzne nauczyły mnie cierpliwości, pracowitości, precyzji. To się przydało. Zaczęłam jeździć na plenery. Moje życie się wtedy zmieniło. Stąd pejzaż jest najczęstszym przeze mnie tematem poruszanym. Pejzaż i w technice akrylowej, natomiast portret, który też czasem wykonuję, wykonuję pastelą. I wtedy jest to bardzo realistyczny portret, ponieważ malarstwo pejzażowe i martwa natura są w dużym stopniu bardzo swobodne. Malarstwo dało mi w ogóle nowe otwarcie, poczułam się w nim swobodnie, na tyle swobodnie, że odeszłam od szczegółów, od detalu i wkroczyłam w abstrakcję. Tak to się stało. Abstrakcja daje dużą możliwość interpretacji. Każdy ma jakąś własną wrażliwość, własne widzenie, inaczej to odbierze. Dlatego zostawiam to odbiorcy, który zrobi z tym, co uważa i odczyta to na swój indywidualny sposób. Thank you.
Wystawa będzie trwała do 28 lipca. Zdążą Państwo ją zobaczyć.